Działalność nierejestrowaną możemy prowadzić tylko i wyłącznie wtedy, jeśli od przynajmniej 60 miesięcy nie prowadzimy jednoosobowej działalności gospodarczej. I uwaga, nie ma znaczenia, czy tą działalność naszą mamy zamkniętą, czy tę działalność naszą mamy zawieszoną. Ważne jest to, że nie możemy jej prowadzić przez ponad 60 miesięcy. Do momentu, oczywiście, kiedy startujemy z naszą działalnością nierejestrowaną. Więc jeżeli nie prowadziłeś nigdy działalności gospodarczej albo masz ją zawieszoną lub zamkniętą dłużej niż 60 miesięcy, nie ma absolutnie żadnego problemu, żebyś sobie przetestował swój nowy pomysł, na przykład na takiej działalności nierejestrowanej. Ten limit na dzisiaj wynosi 3150 zł, ale on się zmienia. Zmienia się w czasie, bo zależny jest od tego, jak w danym momencie kształtuje się najniższa krajowa ustawowo, i od tego jest też zależny limit, do którego możemy uzyskiwać przychody, nie dochody, przychody w ramach tej działalności nierejestrowanej.